Dobrze, już. Jesteśmy u Tadeusza Sokołowskiego w Dortmundzie. Człowiek, legenda, który wiele robi dla Polonii tutaj w Dortmundzie i w okolicy. Tadeusz, mam w ręku orła biało-czerwonego, który został zerwany przez żołnierza niemieckiego. Opowiedz nam krótką historię tej tej tablicy, która była na granicy polsko-niemieckiej. To jest, ja go nazywam tak samo od siebie, ożył legendę z Maginato, że on pokazuje dzisiaj te przybliżenie narodów polsko-niemieckiego. Otóż ten orzeł, on był zerwany jako suwenir w 1939 roku. Facet, czyli ten żołnierz niemiecki, przywiózł go do Niemiec jako suwenir. Umierając, prosił syna, ażeby to przekazał Polakom. Syn był w Bundeswehrze i szukał tych Polaków. Chciał to przekazać. I jednostka 617, transportowa czołgów polska, która tu stała w Hamie, znalazł tam porucznika, mego przyjaciela, i to mu przekazał. Ja prosiłem o to, ja mam małe muzeum, prosiłem o to, po prostu nie chciał mi dodać, to za dużo, on tak to uważał. Za dużo to było wartościowe dla niego. W ogóle. Także, że dopiero i on też umierając, też przekazał synowi, który był matka Niemka, a on Polak, nie? To ten tu przywiózł mnie z bundu i mówi, ja wreszcie, ojciec będzie spał spokojnie, bo tu oddaję panu do muzeum, wiem, w dobre ręce. Mija, to jest orzeł pojednania. Mija 70 lat i są takie rzeczy, nieraz ludzie nie potrafią tego zrozumieć, że czas nieraz zaciera ślady, prawda? Ale ten żołnierz niemiecki chciał w jakiś sposób pojednać się z Polakami? Jak sądzisz? Pojednał się, tak. Tak, i ten z Bundeswehry, ten porucznik to był, on często tam przyjeżdżał do Koszar, do odwiedziny, potem były przyjęcia, różne partie, jak to zwykle bywa, nie? A zwłaszcza jakieś święta polskie, tam trzy gwiazdkę, także że odwiedzał i tam wywatowano sobie w mesie i tak dalej. I w każdym bądź razie to jest pamiątka, w pewnym sensie powtarzam, tak? Orzeł pojednania, pamiątka pojednania narodów. Dobrze by to było, że to nie tylko początkiem dobrego pojednania. Ale powtarzam, ja, moje zdanie osobiste jest takie, u mnie porównanie to musi być parytet. A jak tego nie ma, to nie ma porównania, to jest moje zdanie. Mija 70 lat. Jak oceniasz jako osoba, która została wypędzona z Kresów Wschodnich? Byłeś żołnierzem w oddziałach polskich przy Armii Brytyjskiej. Jak oceniasz te 70 lat pokoju? Czy ludzie czegoś się nauczyli? Człowiek się uczy, słyszy uszami, ale się uczy więcej namacalnie. To znaczy, jemu można, to jak dziecko, jemu można powiedzieć nie iść do pieca, a on nie tak pójdzie, jak się uparzy, to nie pójdzie. I ja uważam, że to jest w pewnym sensie też taki mały cud, że tyle lat w Europie jest spokój. Niektórzy twierdzą, że jest jakaś bomba atomowa, to wojny nie ma. Może i tak, być może. Ale faktem jest to, że ludzie też nie mają, ta Europa ma dosyć tych wojen. Ja tak to nieraz rozmawiam z niektórymi Niemcami na różne tematy, między innymi o tym. Oni są w spokoju. W spokoju są, oni są posłuszni bardzo, moim zdaniem za posłuszni, odwrotnie tak jak Polacy, my Polacy. No także w sumie tu w Europie, w sumie o ile chodzi o Europę Zachodnią, tu wojny nikt nie chce. Ale ja też im nie wierzę. Nie wierzę, żeby w Europie Środkowo-Wschodzie ktoś by chciał wojny. Po prostu chcą żyć. Chcą użyć chcą. Chcą dobrobytu. Chcą świat zwiedzać. Także w pewnym sensie Europa jest tym, daj Boże, żeby tak było jak najdłużej. Ten spokój między ludźmi, pokój dobrej woli, tak jak na gwiazdce się śpiewa. Właśnie jak jest gwiazdka, jest Wigilia, jak słyszę te pieśni, bo przecież ja znam cztery języki, w piątym też nie mogę posługiwać. Tak zastawiam różne tam te stacje i to jest miło posłuchać tam, czy to po angielsku, czy po polsku, czy po niemiecku, te,
piosenki Fridy, czyli spokój, freedom po angielsku, nie? Spokój. I tego spokoju właśnie potrzebujemy wszyscy. Przekazałeś też taką czapkę rosyjską, którą wręczył ci człowiek, który zabrał tą czapkę Rosjaninowi, oficerowi rosyjskiemu. Czy mógłbyś krótko opowiedzieć historię tej czapki? O ile chodzi o historię czapki, to ja jej sam nie znam, tylko jest taka sytuacja. Lotysz, on twierdził, że on był patriotą. Ja on był tam w wojsku, SS był, niemieckim. Walczył o swój kraj, o Łotwę i tak dalej. I był rannym. I w 1945 roku, to było gdzieś na południu, on dokładnie nie wiedział gdzie, na południu Niemiec, czy już w Austrii, ale chyba w Niemczech tutaj, że przebudził się w szpitalu na łóżku i obok niego ktoś leżał. On myślał, że to jest Niemiec. I chciał z nim coś tam rozmawiać. Ale jak zobaczył tą czapkę rosyjską, to chciał się zerwać, się bić się chciał, ale tą czapkę mocno trzymał, to przylecieli ci tam sanitariusze, widząc te krzyki i to. Także w sumie szybciutko jego zabrali z tej sali, ale twardo tą czapkę trzymał, schował sobie pod ten kot, trzymał twardo i tak się jej dotrzymał, przecież on po wojnie, to była też taka w pewnym sensie walka o byt. Być albo nie być, Szekspir, prawda? Także to było bardzo było gorsze, nawet jak w Polsce jeszcze, ile chodzi o wyżywienie, o te obozy, powrót do domu. Także on ciągle to jakoś to sobie trzymał i tutaj przed śmiercią, bo ja wiem chyba za 2 lata przed tym, a mieszkał w tym samym domu co ja tutaj. Nazywał się Davis Janis, nie? I on mówi do mnie Kungs, a Kungs po litewsku to jest panie. Mówi Kungs Sokolowski. I habas mi zjechał, też panu mam. Wiesz co, pan ma takie piękne muzeum, ludzie przychodzą, oglądają, ja też do pana byłem, to żeby był komplet, niech pan da, podaruje panu tą szapkę. I tak mówiąc szczerze, to tak nie bardzo mi się spieszyło z tym, bo ja mam tych za mało miejsca mam. A tego, a nasze konsulaty tak nie bardzo się spieszą, żeby nam pomóc jakoś finansowo. Ja opłacam swoje kieszeni, tym małym muzeum swoje kieszeni, to wstyd. Czy nie uważasz, że ta czapka powinna trafić do rodziny tego żołnierza rosyjskiego, który może nie żyje, prawda? Ale że to jest tak, byłby to jakiś taki symbol na 70 lat pojednania narodów? Proszę pana, ja bym powiedział w ten sposób, że obojętnie co to jest, czy to jest czapka, czy inna rzecz, to, co ten facet miał, przecież on miał rodzinę, to w pewnym sensie, tak w przenośni, w cudzysłowie, można powiedzieć, że to nawet taka ala relikwia na rodziny. I to jest dobrze, że w tej czapce tam jest podane numer jednostki, jego bupie co, to można odnaleźć. Ja kiedyś na cmentarzu, będąc chyba gdzie groby polskie, żołnierze, bo przenoszono, tam był też z Rosji, tutaj z Bonu był sekretarz. No i tam do niego zadzwoniłem, że tak coś mam. Ale nie wiem, co on tam sobie o tym pomyślał i o mnie i o tej czapce. To przycichło, zacichło, a ja tutaj nie chciałem przez to telefony sprowadzać sobie tutaj do domu wywiad jakiś ten czy inny, bo gdzie ja tam wyzwaniam, nie? Także w sumie cieszę się bardzo, że mam okazję wam to przekazać i wy jako Polacy, chociaż jesteście Polakami, że przekażecie tej rodzinie rosyjskiej, bo będzie to na samo cierpiało jak każdy inny, prawda? Że tą relikwię, tak w cudzysłowie relikwię, przekażecie, że jednak ci Polacy nie są tacy źli, że jednak są ludzcy, wiedzą co jest ból, wiedzą co jest śmierć. Przekażcie to w swoim i moim imieniu. Dziękuję serdecznie.